To jest miasto, ptaki są przyzwyczajone do ludzi. I dopóty, dopóki nie zaczniemy się przyglądać jakiemuś tam ptakowi, to on nie będzie szczególnie przestraszony. Ale to jest właśnie problem z chodzeniem na ptaki, bo chodzi się na ptaki po to, żeby je obserwować, po to, żeby im się przyglądać. I z chwilą, kiedy zaczynamy się im przyglądać, to one zaczynają być lekko zaniepokojone. Bo wiecie Państwo, taki kontakt wzrokowy, silny, to jest zarezerwowany tylko w określonych sytuacjach, przeważnie intymnych. I to jest albo właśnie, to są albo zachowania godowe, że się tak wyrażę, i bez względu na to, czy to są ptaki, czy to jest homo sapiens, albo w sensie kulinarnym. Ludzie, którzy zajmują się obrączkowaniem ptaków, mówią, że nie ma większego wyzwania niż zaobrączkować sikorkę. Czy ona dziobie, ona drapie, ona gryzie, ona kopie. I co jest ciekawe, to mówią, że jeżeli jest jakaś ranka na ręce, to sikorka na pewno to wykorzysta. Bogatkom zdarza się zabijać i modraszki po to, żeby przejąć ich dziuple. A w ogóle zdarzają się też zabijać na przykład muchołówki żałobne, które też zakładają gniazda w dziuplach. Więc z bogatką lepiej nie zadzierać. No, bogatki są znane z tego, że czasami otwierają czaszki śpiącym nietoperzom zimą. Więc one naprawdę potrafią otworzyć czaszkę i wyjeść mózg. Dlaczego mózg? Dlatego, że mózg jest najbardziej pożywny, no. Sójki znane są również z tego, że robią zapasy na zimę jesienią. I każda z nich jesienią zakłada 2-3 tysiące takich malutkich skrytek. I w każdej skrytce będą 2-3 żołędzie albo tylko jeden. Albo buczyna, albo orzechy jakieś inne. Ale dla mnie najbardziej niezwykłe jest to, że one pamiętają, gdzie to schowały. Jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że kiedy one robią te skrytki, jest jesień i krajobraz wygląda zupełnie inaczej niż ten. Bo kiedy przychodzi potem zima i taki śnieg, to naprawdę świat wygląda zupełnie inaczej. A one doskonale wiedzą, gdzie co schowały. Najlepsze jest też to, że one muszą robić sobie coś na kształt tak zwanej mentalnej mapy. Ona jednak musi wiedzieć, musi pamiętać, że to było jakieś tam, wiecie, 2 metry na lewo od tego drzewa, co tam rośnie po środku, a 3 metry do tego, co rośnie. Wiecie, co mam na myśli. I one muszą jakoś to kombinować, a pamiętają o tym, pamiętają. Gołębie są bardzo szybkie, gołębie są bardzo rącze i tylko najlepsi potrafią upolować zdrowego gołębia w locie. Gołąb rozpędza się z łatwością do ponad 100 km na godzinę. Do tego jest bardzo zwrotny i tylko naprawdę najbardziej szybkie i najbardziej zwrotne albo najbardziej przebiegłe polują na gołębie. No i takim ptakiem, który dość dobrze sobie z nimi radzi, jest niemalże wyspecjalizowany w miejskich gołębiach ostatnio, to jest sokół wędrowny. Najszybsza istota na Ziemi swoją drogą, bo w takich warunkach eksperymentalnych rozpędzał się do prawie 400 km na godzinę. Jeśli znajdziecie Państwo rannego ptaka, to najlepiej też w pierwszym momencie zapewnić mu spokój, odizolować go. No to stąd te kaptury, żeby dosłownie odciąć od bodźców, żeby dosłownie nie ekscytować ptaka. A poza tym nigdy nie wiadomo, jak się zachowa taki sokół czy inny drapieżnik. Jak zobaczy gdzieś tam właśnie jakiegoś gołębia czy inną kuropatwę, to może chcieć się zerwać, za nią polecieć i tak dalej, i tak dalej. Wrona to jest kolejny taki ptak, który wydaje się nudny i pospolity. Wrona może i pospolita jest, ale absolutnie nie nudna. Krukowaty w ogóle nie są nudne. Wrony też żyją w parach, ale one są mniej romantyczne. U wron obowiązuje model macho. Tam on nosi spodnie, on rządzi, a dominuje. Oczywiście, wiecie, każdy gatunek ma jakiś tam swój temperament, charakter, ale każdy ptak ma też jeszcze swój osobisty temperament, charakter, osobowość.
No i będą takie wrony, które będą takie, tacy goście, tak bardzo macho, że naprawdę trudno będzie z nimi wytrzymać, ale będą też tacy, którzy będą w miarę okej. Okay. Ciekawa rzecz, że wśród gili jest stosunkowo dużo hermafrodytów. Nie jest, jak mówię, stosunkowo dużo, to nie mam na myśli połowy populacji, albo 25%, albo iluś tam, ale no to jest taki gatunek, u którego zdarzają się takie rozwiązania. I ciekawe jest to, że one są takie na pół wówczas. Po jednej stronie gil jest samczykiem, a po drugiej stronie gil jest samiczką. A najlepsze jest to, że te strony są wyraźnie różne. Po jednej stronie jest na ten czerwony gil, a po drugiej stronie ma ten gil taki właśnie, tak jak powiedziałem, płowo-różowy, bardzo delikatny. Proszę Państwa, natura nie zna granic. W miastach przybywa ptaków, przybywa różnych dzikich gatunków, a to dlatego, że nasza wieś, czyli ten krajobraz poza miastem, jest coraz bardziej trujący, coraz bardziej martwy, coraz mniej nadający się do życia. Brakuje miedzy, brakuje gajów, brakuje polnych dróg, brakuje wszystkiego, bo to zostało zaorane, zatrute. No, polska wieś staje się martwa i dlatego, jeżeli ktoś chce przeżyć, to coraz częściej odlatuje z tej wsi. Dzisiaj zobaczyć wronę na wsi to jest rzadkość. Srok prawie w ogóle już nie ma na wsi, bo one wszystkie przeniosły się do miast. A zobaczyć kawkę na wsi, gawrona, to jest naprawdę ogromna rzadkość dzisiaj, dosłownie.